Wajki, czy Lody Leonki Monika Grzegorzewska. Mamo teatralnym szeptem powiedziała Leonka. Mama siedziała na kanapie, bujając zasypiającego stewka na rękach. Było ciche, miłe popołudnie. Leonka wślizgnęła się przez uchylone drzwi i powtórzyła. Mamo! Ignorując palec, który mama położyła na ustach na znak, że ma być cicho. Mamo, co to znaczy, jak topnieje lodowiec? Mama przewróciła oczami, a Stefek zaczął się prężyć niespokojnie. Leonka zobaczyła tylko machające w stronę drzwi ręce mamy. Obróciła się na pięcie i wyszła. Usiadła przy stole w dużym pokoju i, patrząc na zegar, słuchała jak tykają wskazówki. Tik, tak, tik, tak. Mamy nadal nie było. Rozglądając się, nieco z poczuciem winy, poszła do kuchni. Otworzyła zamrażalnik. I wyjęła swoje ulubione lody. Spięła się na krzesło i, stojąc na czubkach palców, sięgnęła po najładniejszy w szafce talerzyk. Piękny, we wzory róż i liści. Zdjęła go ostrożnie z półki. Na chwilę straciła równowagę, ale nie spadła. Uff, teraz łyżka. Uważając, żeby nie stuknąć zbyt głośno szufladą. Leonka sięgnęła po srebrną łyżkę i zaczęła jedna po drugiej wkładać odmierzone porcje lodów tofii na talerzyk. Pipi, pipi. Leonka aż podskoczyła. To tylko lodówka, niezamknięta, zaczęła rytmicznie piszczeć. W ciszy domu każdy dźwięk wydawał się ogromnie głośny. Leonka zamknęła lodówkę, Zasunęła bardzo ostrożnie szufladę i już miała zacząć ucztę, gdy przypomniało jej się, jak na urodzinach dziadka Mietka jedli lody z ciepłą polewą czekoladową. Mniam, jakie to było pyszne zaraz, zaraz przecież w szafce na dole jest jeszcze czekoladowy zajączek. Mama mówiła, że mogą zrobić z niego polewę do ciasta. Ale przecież do lodów też się nada. I to idealnie. A w ogóle to mama za długo usypia stewka. Co ma w tym czasie robić biedna i letnia dziewczynka? I myśląc o swojej bezgranicznej samotności, Leonka otworzyła kolejną szafkę. Wyjęła wielkanocnego, nieco podniecionego zająca. Po czym zaczęła go odwijać ze sreberka. Pokruszyła czekoladę na porcję lodów, popatrzyła z dumą na swoje dzieło i włożyła je do kuchenki mikrofalowej. Jeden klik, pik i gotowe. To proste, tata przecież ją nauczył. Codziennie rano sama podgrzewa sobie mleko do płatków w mikrofalówce. Łatwizna. Nagle odwróciła się do drzwi na dźwięk głosu mamy. Topnienie lodowców to właśnie to, co robisz ze swoim deserem, powiedziała mama. Leonka aż krzyknęła. Nie rozumiała, o co mamie chodzi, ale nagle poczuła, że chyba pora wyjąć polewe z kuchenki. Otworzyła drzwiczki i stanęła nieruchomo. Mama, bardzo spokojna i nawet zrelaksowana, podeszła do Leonki i zajrzała do mikrofalówki. Widok nie był najszczęśliwszy. Zamiast na górę lodów z pyszną polewą, obie patrzyły na jezioro pachnącego tofi z ciemnymi mazajami czekolady. W mikrofalówce wszystko pływało i bulgotało. Bo lody po tym podgrzewaniu przestały się mieścić na talerzyku i rozpłynęły się po całym urządzeniu. Mama wzdechnęła, ale jakoś nie popsuło jej to humoru. Z uśmiechem podała ścierkę leące, sama założyła gumowe rękawice i chwyciła gąbkę. Sprzątamy, zarządziła. Lodowce na chwilę muszą ustąpić lodom. Wysprzątanie kuchenki mikrofalowej zajęło im całe dwadzieścia minut tak mówiła mama. Leonka nie odzywała się, nieco wystraszona, bo mama jakoś niespodziewanie wcale nie komentowała całego zajścia, a przecież Leonka sama czuła, że zasłużyła co najmniej na surową rozmowę. Po zakończonej pracy umyły ręce i usiadły przy stole. O co chciałaś spytać wcześniej? O lodowce? Mama wróciła do tematu, nadal pogodnym wzrokiem patrząc na córkę. Leonka niepewnie zaczęła: Mamo, co to znaczy, że topnieje lodowiec? A wiesz co to jest lodowiec? No, tak. Pani w przedszkolu nam mówiła. Powiedziała dziewczynka dość niepewnie, że lodowiec. Że. Hmm, że. Lodowiec to taka, zaczęła mama. Daj mi pomyśleć, oburzyła się Leonka. Mama zamilkła. Leonka myślała, myślała, a zegar tykał i tykał. Tik, tak. Tick, tak. Lodowiec to masa lodu. powiedziała bardzo z siebie dumna i zaraz dodała z ekscytacją. Ale taka wielka, ogromna jak nasz dom albo i większa. Tak, większa, zaczęła mama. Mogę ci opowiedzieć nieco więcej, chcesz? Tak. Powiedziała z entuzjazmem Leonka. I powiedz, czemu powiedziałaś, że lody są jak lodowiec? No dobrze. Wyobraź sobie, że w tych częściach ziemi, gdzie jest bardzo zimno, to sypie dużo, dużo śniegu. Dawno temu śniegu w pewnych miejscach napadało dużo, ale on nie stopniał. Ściskał się. I ściskał tak mocno, że stał się twardy jak skała. Tak w skrócie powstały lodowce. Leonka słuchała, myśląc o lodach. Musi spytać mamy, jak powstają lody. Mam mówić dalej? Upewniła się mama. Tak! Potwierdziła Leonka. Ogromne lodowce to są lądolody. Gdyby było na lądolodzie cieplej i milej, można by tam zbudować kraj. Tak dużo on zajmuje miejsca. Chyba byłoby tam bardzo zimno, powiedziała Leonka i zaraz dodała: Mamo, ale co z tym topnieniem? I co z tymi lodami? Jak się robi lody? Może zostaniemy przy lodowcach? Zaproponowała mama. Podeszła do regału z książkami i wyjęła gruby album. To książka o Arktyce, wyjaśniła mama. Możemy ją poglądać. Leonka od pierwszej strony rozdziawiła buzie z zachwytu. W książce były zdjęcia reniferów, niedźwiedzi polarnych, fok, był nawet wieloryb. Kątem ucha słyszała, jak mama coś dalej wyjaśnia o Arktyce, ale nie mogła się skupić. Ile zdjęć, ile pięknych obrazków. Mamo, tam chyba nie ma żadnych ludzi? Spytała Leonka. Na Arktyce są miasta, ale życie tam jest bardzo trudne, wyjaśniła mama. I Leonka wróciła do przeglądania zdjęć w opasłym albumie. Patrzyła na wielkie białe polany, białe zwierzęta, białe, wszystko białe. A zobacz tu. Mama pokazała Leonce dwa zdjęcia. Jedno obok drugiego. Na pierwszym widać było biały płat lodu pomiędzy wysokimi szczytami. Na drugim, zdaje się, że to to samo miejsce, ale już nie ma tam lodu, tylko piękna tafla jeziora. Ależ to ładne, powiedziała Leonka ładne, ale też niebezpieczne dla ludzi. Mama jakby posmutniała. Dlaczego? Leonko. Mama zbierała myśli. Zobacz, woda na naszej planecie to tak, jak twoje lody. Część jest roztopiona i są z niej jeziora, rzeki. Część jest słona jak karmel na lodach. Nie da się jej pić. To woda z morza i z oceanu. A część jest pysznymi lodami. To nasz lądolud i lodowce. Dopóki nie włączyłaś mikrofalówki, lody nie stopniały. Ale gdy włączyłaś powstało strasznie słodkie morze, powiedziała Leonka. No tak, ziemia jest jak nasza mikrofalówka. Przez to, co się dzieje na Ziemi, jak ludzie rządzą swoim życiem i Ziemią, Ziemia się podgrzewa, a wtedy lodowce topnieją bardzo szybko. Woda płynie szybko, wypływa z jezior i rzek i wpada do mórz, do oceanów, a tam już się nie mieści, jak lód w Twoim talerzyku. Wypływa więc na zewnątrz. Na zewnątrz? Spytała Leonka. Na przykład, zniszczy plaże, wyjaśniła mama, albo domy nad morzem. No i, kiedy stopnieją lodowce, zwierzęta na nim żyjące poszukają innego domu. Wiele z nich umrze. Leonka milczała. Wreszcie powiedziała: To strasznie smutne, mamo. Nie mów przez chwilę. A zegar tykał i tykał. Tik tak, tik, tak. Czy niedźwiedzie polarny umrą? Spytała Leonka. Nie wiem, odpowiedziała mama szczerze. Ale wiem, że już dziś trochę pomogłyśmy, żeby nie topniały lodowce. Jak? Spytała zdziwiona Leonka. Tą rozmową, uśmiechnęła się mama. Cieszę się, że mnie wysłuchałaś. Może kiedyś będziesz prezydentką albo osobą, której posłuchają inni prezydenci i będziesz wrażliwą dorosłą Leonką, która po prostu chciałaby uratować polarne niedźwiedzie. I może, gdy wiele takich osób się znajdzie, to razem jakoś na to pomożemy. Leonka przytuliła się do mamy. Mamo, przepraszam za te lody. Nie gniewam się, powiedziała mama. Chodź. Nałożymy nową porcję.